Sylwia Przybysz opowiada o porodzie państwowym szpitalu, ogromny dyskomfort psychiczny. Sylwia Przybysz od lat obecna jest w mediach społecznościowych, gdzie dokumentuje swoje życie prywatne. Celebrytka związana jest z Janem Dabrowskim, a zakochani doczekali się już dwóch córeczek, Poli i Neli. Niedawno poinformowali z kolei, że niebawem na świat przyjdzie ich trzecia pociecha. Influencerka zdecydowała się poruszyć temat porodu w swoich mediach społecznościowych. Ujawniając, że zdecydowała się na poród w prywatnej klinice. Już na początku obszernej relacji na Instagramie stwierdziła, że o prywatnej klinice myślała już podczas poprzednich porodów, ale zmieniła zdanie za sprawę zasłyszanej opinii, która okazała się nieprawdziwa. Wtedy usłyszałam gdzieś opinię, że w przypadku komplikacji przewoza dziecko do innego szpitala. Nie mogę sobie wybaczyć tego, że nie sprawdziłam tej opinii u źródła, żeby przekonać się, że to nieprawda. Zaczęłam szukać szpitala państwowego i wtedy w szkole rodzenia poznałam moja polozna, która ostatecznie odbierała moje dwa porody. Szpital wybrałam wtedy ten, w którym ona pracowała. Wiedz szczerze, gdyby nie mity, które gdzieś tam krezyły, z pewnością poprzednie porody odbyłby się w tym szpitalu, przypred prywatnym, tłumaczyła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Sylwia przyznała, że była zadowolona z porodów na NFZ, gdyż sama nie potrzebuje luksusów. Ale dobre wspomnienia związane są przede wszystkim z polozna, która pracowała w publicznym szpitalu, w którym rodziła. Moje porody na NFZ były naprawdę ok, bo miałam swoja polozna, która pracowała w tym szpitalu i właśnie to sprawiło, że oceniałam te porody dobrze. Na oddziale też było ok, mimo że na przykład po drugim porodzie leżałam na innym oddziale niż polozniczy ze względu na przepełnienie szpitala, mówiła. Mimo że wizytę w szpitalu oceniła na plus, to zwierzyła się, ze samej rejestracji nie wspomina zbyt dobrze. Stwierdziła, że teraz docenia komfort, który związany jest z porodem w prywatnej placówce. Bo gdy przyjdzie już do porodu, to nikt nie będzie miał do niej pretensji, że w ogóle przyjechała. Dalej Przybysz wspomniała, że może liczyć na jednoosobową salę po porodzie i obecność męża. Wyznała też, że przy poprzednich porodach nie miała z kim zostawić dziecka, żeby pójść do toalety. Jednoosobowa sala po porodzie to też musi być czat. Jeszcze nie miałam przyjemności tego doznać. A jest to z pewnością ogromny komfort. Albo na przykład fakt, że Jasiek może być ze mną po porodzie 24/7. To brzmi jak abstrakcja, ale jest taka możliwość. Przysięgam, że przy poprzednich porodach nie miałam z kim zostawić dziecka, żeby pójść do toalety. Ogromny dyskomfort psychiczny, pisała na Instastory.